Witam Państwa bardzo serdecznie. Nawet 6 tysięcy. W tej zagadce tyle do zdobycia, ale tak patrzyłem na tę zagadkę przez chwilę, zanim tutaj się pojawiłem. I proszę Państwa, to jest naprawdę trudna zagadka. To jest naprawdę trudne wyzwanie, aby to rozwiązać. Z tego powodu, że różnica na jednym z tych zdjęć została wkomponowana, ale ta różnica jest bardzo niewielkich rozmiarów. To jest po prostu dosłownie milimetrowa, kosmetyczna, drobniutka taka zmiana na jednym zdjęciu. No i właśnie pytanie do Państwa, czy ktoś z Was jest w stanie zauważyć, które z tych zdjęć się różni? Która widokówka jest inna, pyta reżyser. Są to, zdaniem reżysera, widokówki z wakacji, z jakichś tam Seszeli albo z innych Malediwów. Natomiast Państwa zadaniem jest znaleźć, gdzie jest ta różnica wkomponowana. Słuchajcie Państwo, mamy nawet 6 tysięcy złotych do zabrania, piękna nagroda. Numer zgłoszeniowy jest czynny 75480, SMS o treści znam. Prosiłbym o powiększenie, jeszcze tutaj dodam parę słów technicznych. Dobrze, proszę półtorej minutki reżyserze, tyle wystarczy, myślę, żeby się jeszcze przyjrzeć. Ja chciałbym jeszcze Państwu dodać, że regulamin naszego programu znajdziecie na polonia1.tv. Zapoznanie się z tym regulaminem jest warunkiem niezbędnym do wzięcia udziału w naszym programie. Proszę Państwa, jedynka, dwójka, trójka lub czwórka, które zdjęcie się różni? Które zdjęcie się różni? Na którym zdjęciu jest różnica? To jest pytanie konkursowe. Numer jest podany w dolnej części ekranu. Jeżeli ktoś z Państwa ma tę odpowiedź, bo może akurat ta chwila wystarczyła i akurat Tobie się rzuciło w oczy, akurat masz szczęście, masz takiego farta i wypatrzyłeś, no to zapraszam, zgłoś się do studia. Możesz zdobyć nawet 6 tysięcy złotych. Minutka jeszcze. Fajna zagadka pod kątem dopasowania, ja tak myślę, do tego, że mamy lipiec, że mamy wakacje w pełni, jak najbardziej, zagadka wakacyjna, a ta nagroda mogłaby być bardziej wakacyjna, reżyser? Mogłaby być? No to pokaż, jak wygląda wakacyjna nagroda w zagadce tygodnia. A właśnie tak! Panie i panowie, nawet 8 tysięcy, nawet 8 tysięcy, czyli naprawdę wakacyjna nagroda, letnia nagroda, gorąca nagroda, ja bym powiedział gorąca, nie letnia, letnie to było to 6 tysięcy, ta nagroda to aż parzy, te 8 tysięcy, to jest gorąca nagroda. No pytanie, kto z Was wygra? 20 sekund. Jedynka, dwójka, trójka czy czwórka, pytamy o jedno zdjęcie, trudna zagadka. Trudna zagadka, to ja myślę, że będą osoby, które faktycznie nawet popatrzą, ale się nie zorientują, nie kapną, mówiąc kolokwialnie, że tam jest ta różnica. Uwaga, szanowni Państwo, 3, 2, 1, mamy 0, dobrze, wracamy. No i mam nadzieję, że ktoś z Was się zgłasza. Uwaga, 75. 480 to jest numer, pod który należy wysłać SMS o treści znam. Czekamy. Są dwa uda, reżysera. Albo się uda, albo się nie uda znaleźć tutaj zwycięzcę. Tak uważam. Dlatego, że w tej zagadce to też my musimy mieć szczęście, żeby teraz natrafić na osobę naprawdę spostrzegawczą, która akurat w tej chwili ma włączoną Polonię 1, akurat teraz ogląda nasz program. Dobrze, daj reżyserze 8 chwilek. Ale takich szybkich, mówi reżyser. Dobrze, to będą szybciutkie chwile. Proszę Państwa, te szybciutkie chwile polegają na tym, że w trakcie tego odliczania można się zgłosić już 7 i nie czekamy na 0. Nie czekamy na 0, bo to nie ma sensu czekać na 0. Im szybciej to zrobisz, tym szybciej no, będziesz mieć z głowy wysłanie tego SMS-a, a tym szybciej też możesz mieć na głowie taki problem, że trzeba będzie pomyśleć, na co wydać 8 tysięcy. Już to jest bardzo przyjemny problem. Ja chcę być przyczyną twojego takiego problemu, że ty będziesz się zastanawiać, na co wydać 8 tysięcy złotych. Zrobisz z tymi pieniędzmi, co zechcesz. 6 chwil. Nie, nie widzą ludzie. Reżyser, to jest za mała różnica. Reżyser mówi, że ja wiecznie narzekam. Reżyser, ja nie narzekam wiecznie. To nie na tym, że polega, że ja wiecznie narzekam. Tylko ja oceniam zagadkę. Ja widzę zagadkę. Ja, jak widzę, że jest zagadka z taką małą różnicą, to wiem, że większość widzów w tym momencie patrzy na mnie, patrzy na zagadkę i się czuje jak na tureckim kazaniu. Bo większość ludzi tego nie zauważy. Panie i panowie, czy ktoś z Państwa był w stanie to zauważyć? Bo już nie ma czasu szukać. Jeżeli ktoś do tego momentu nie znalazł, to już wątpię. To już naprawdę wątpię, żeby tak szybko znalazł. 5 chwil. Czekaj, że reżyser, no nie bądź w gorącej wodzie kąpany.
Ja Państwu powiem tak, to jest też słynna rzecz, którą ja tu mówię. Szczera ochota otwiera wrota. Jak w kimś z Państwa jest taka szczera chęć, szczera ochota, żeby wygrać, to naprawdę to się stanie. To naprawdę to się stanie. No z tym, że żeby to się stało, to trzeba temu szczęściu tak troszkę wyjść naprzeciw. Trzeba po prostu zgłosić się do studia, bo zgłoszenie się teraz do studia pod numer 75480 o treści znam, wysłanie tego SMS-a, to jest taka autostrada tutaj do studia. To tak jakbyś przejechał A4. Albo jakąś A1, A2. Kto się zgłasza? Czekaj, reżyser, no czekamy przecież. Możemy coś podpowiedzieć? No nie wiem, no może coś podpowiedzmy reżyser, no. O nie. Reżyser mówi, że jak podpowiemy, no to że spadnie nagroda. No to nie. No to nie podpowiadamy. To w takim razie, proszę Państwa, jeżeli ktoś naprawdę zauważył w tej zagadce różnicę, to ta osoba zasługuje na 8000. Ja czekam. Jeszcze jest możliwość wysłać ten SMS. Numer jest podany w dolnej części ekranu, proszę Państwa, 75480, SMS o treści znam i my oddzwonimy do kogoś z Was. My po prostu oddzwonimy do kogoś z Was, ja wtedy przywitam na antenie i poproszę o podanie numeru zdjęcia. 3 chwile. 2 chwile już tylko. Ja myślę, że naprawdę ludzie nie znajdą tego tak szybko. Słuchajcie Państwo, są to fotografie, prawda? Więc jeżeli jest fotografia w zagadce, trzeba zwrócić uwagę na wszystkie elementy, bo ta różnica jest gdzieś na jednym miejscu, no gdzieś jest tak sprytnie wkomponowana, tak wpisana w to zdjęcie. To nie jest tak, że wiecie kochani, że to tak widać, prawda, jak krowie na rowie, że to tu, że na przykład na jednym zdjęciu byłby pies, a na 3 pozostałych koty. To by było za łatwe. To by było takie, wiecie, no kochani, no taka zagadka wtedy za 50 zł na przykład. A tutaj, jeżeli mamy 8 tysięcy, to ta zagadka jest naprawdę na wysokim poziomie trudności. Nie, reżyser, jak ty tak grasz, to zrobimy naprawdę, no nie, jak już jest ostatni moment, tak niewiele tego czasu, gramy tutaj wabank w tej grze. No gramy wabank. No bardzo jest mi przykro, reżyser, ale gramy wabank. Lipiec już bliżej niż dalej do jego końca, powolutku. A ten budżet jeszcze jest. Ja tutaj mam jeszcze 2000 z tej mojej puli. Ja bardzo proszę, żebyś dołożył te 2000 do nagrody na moją odpowiedzialność. Zrobimy 10 tysięcy. Na drodze wyjątku. Tego jeszcze nie było w zagadce tygodnia, proszę Państwa. Nawet 10 tysięcy złotych, panie i panowie. Nawet 10 tysięcy złotych jestem gotowy zapłacić tej osobie, która wyśle SMS, która trafi tutaj do mnie i która głośno i wyraźnie wypowie na antenie numer zdjęcia. Kto to będzie? Mamy 0. Proszę Państwa, ten wachlarz pieniędzy to może być Twoja własność. To może być naprawdę Twoja własność. Wszystko jest teraz w Twoich rękach. Jeżeli chcesz się zgłosić, to to jest najwyższa pora. Ja proponuję, reżyserze, wiesz co, żeby naprawdę ludzie wiedzieli, że my musimy mieć tego zwycięzcę, zgaśmy całą muzykę, dajmy tutaj, wiesz, zgaśmy też to 0, bo tutaj pojawiło się 10 tysięcy znienacka. To jest wyjątkowa sytuacja, to jest naprawdę wyjątkowa sytuacja, nie było tego w planach, no ale program reżyseruje życie. Proszę o minutę na ekran, I ta minuta będzie dla tej osoby, która chce wygrać nawet 10 tysięcy złotych, która wypatrzyła. Startujemy. Czekamy. Trudna zagadka, reżyser przesadził z poziomem trudności. Ale jeżeli jest 10 tysięcy do zabrania, jeżeli udało mi się wynegocjować te pieniądze, to ja czekam na Twój ruch. Kto z Państwa? Szybciutko, bo dałem ekstra czas, to jest taki czas bonusowy. Czekamy. Czekamy.
Słuchajcie, kilkanaście sekund zostało. Kto tutaj podejmuje decyzję? Szybką decyzję, opłacalną decyzję, z tym, że zagadka jest trudna. Ja z góry mówię, że tutaj nie każdy widzi. 3, 2, 1, no dobra. Kto zauważył? Teraz. Teraz śmiało zgłaszaj się, nie masz konkurencji. W takiej zagadce to są pojedyncze osoby, które widzą, więc teraz uwaga. Nawet 10 tysięcy złotych. Dla? Dla kogo? Nie widzą ludzie. Ale reżyser, co ja mam teraz ludziom powiedzieć? No ale mamy 10 tysięcy, dałeś taką zagadkę, no i widzisz, że no... Jasna tutaj, jasny wniosek, no jasna sytuacja, ludzie tego nie widzą. Proszę Państwa, czy jest chociaż jedna osoba, która wypatrzyła? Ja podyktuję jeszcze numer. Momencik, bo może ktoś... Nie wie też, jak to wygląda. Proszę Państwa, wygląda to tak. Ktoś z Was, kto wyśle SMS-a, dostanie od nas telefon zwrotny, jak będziemy rozstrzygać zagadkę i trzeba będzie na antenie podać sam numer zdjęcia. Te numery macie Państwo w górnej części ekranu, prawda? Czwórka, trójka, dwójka, jedynka. I trzeba podać sam numer zdjęcia, jak my oddzwonimy. Ale żebyśmy mogli oddzwonić do kogoś z Was, trzeba teraz wysłać SMS-a, zgłosić się. Kto się zgłasza? 75-480... I na początku musi być słowo znam. Kto? Czekamy. No jeszcze jest szansa, jeszcze jest możliwość. Kochani, nie możemy tak przedłużać, bo też ten program no nie jest... Nieskończenie długi, to już za chwilę ten czas nam się skończy. Uwaga, 3. Jedna osoba, 2. Jeden. Sam widzisz, reżyser, chłopie, ty dajesz za trudną zagadkę, dałeś za małą różnicę. No ale jak nie widzą ludzie, no to wiesz, no to wtedy jest tak, że osoba, która nie widzi, no to nie napisze SMS-a, no to jest logiczne. No bo co ma podać taka osoba? Nie zgłaszajcie się ci widzowie, którzy nie widzicie. Ja mówię uczciwie, bo to też, no nie ma sensu. Dajemy szansę tej osobie, która faktycznie widzi, która teraz wyśle tego SMS-a, może zdobyć 10 tysięcy. Piękna pula, naprawdę, to jest i na wyjazd, i na jakiś remoncik, i proszę Państwa, czy spłacić coś, czy dołożyć sobie do czegoś, prawda, no to jest, no dużo może być takich możliwości wykorzystania 10 tysięcy złotych. Kto się przyjrzał dokładnie, kto tutaj trafi? Czekamy. Ja nie chcę tracić wiary w to, że jednak ktoś widzi, ale coraz mniejsza we mnie ta wiara. Mało wiary, mówi reżyser, że ja mam mało wiary. No reżyser, jak mam mieć dużo wiary, jak jest zagadka z różnicą, wiesz, na pół milimetra? No, zależy jaki mają rozmiar telewizora ludzie, to ja się zgadzam. No niewiele tego czasu. Proszę Państwa, czy ktoś, czy się nie uda? No, nie chciałbym, żeby tak ta zagadka została bez zwycięzcy. Słuchajcie, zawsze można zrobić zdjęcie tej zagadce na przykład i poszukać sobie na telefonie. Można sobie powiększyć na przykład zagadkę wtedy. No i wysłać SMS-a do końca tego tygodnia. Dlatego, że do końca tego tygodnia czekam na Państwa zgłoszenia. Rozstrzygniemy zagadkę tygodnia w zagadkowym weekendzie w niedzielę po południu w Polonii 1. Za teraz dziękuję.